W dzisiejszym odcinku nie będzie o tym, co najbardziej interesuje polityków i o tym, co najbardziej interesuje zazwyczaj komentatorów polityki takich jak ja, ale o czymś dużo ważniejszym, czyli o tym, co tak naprawdę interesuje Polaków. Ja nazywam się Piotr Trudnowski, to jest komentarz na kanałach Klubu Jagiellońskiego, na YouTubie i na platformach podcastowych. Zacznę od dwóch małych ogłoszeń. Najpierw ogłoszenie dla podcastowiczów. Bardzo się cieszę, że jest Was coraz więcej, że chcecie również słuchać, a nie tylko oglądać te treści. Mam nadzieję, że to dla Was wygodna forma, żeby zapoznać się z moimi komentarzami, no właśnie, przy bieganiu na spacerze albo przy sobotnich porządkach. Ale dzisiejszy odcinek jest nieco inny. Ja zwykle staram się robić tak, żeby to, co ewentualnie pokazujemy na YouTubie, było zrozumiane, jakoś opowiedziane przeze mnie również w wersji mówionej, w wersji audio. No ale dzisiaj przygotowałem szczególnie dużo wykresów, więc nie o wszystkich uda mi się opowiedzieć super szczegółowo. Jeżeli chcecie tak w pełni wykorzystać wiedzę z tego odcinka, to zachęcam do tego, żeby przeklikać się na YouTuba, no i oczywiście zostawić tam też łapkę w górę, zasubskrybować, jeżeli tego nie robicie, no bo od czasu do czasu wersja YouTubeowa może być zwyczajnie ciekawsza czy pełniejsza. A z kolei dla widzów na YouTubie inne wyjaśnienie, w związku z tym, że będę te wszystkie wykresy pokazywał, to będę co chwilę gdzieś tak zerkał, żeby Wam coś wyświetlić. O, na przykład coś takiego. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś szczególnie irytujące. Chodzi o to, żeby ten odcinek był dla Was możliwie zrozumiały. Rzeczywiście tematem dzisiejszego odcinka jest nie taka polityka medialna, nie spory personalne, nie sondaże, ale coś, co na co dzień mam wrażenie politycy dostrzegają zbyt słabo, zbyt rzadko bierzemy to pod uwagę w takich szerszych politycznych analizach, a jest niezwykle istotne. Mianowicie to, czym Polacy tak naprawdę dzisiaj na co dzień żyją i co możemy o tym powiedzieć. Wczoraj mieliśmy dzień, w którym wystartowały zapisy na skorzystanie z wakacji kredytowych. Od wczoraj można składać wnioski, no i wystarczyło zajrzeć na największe polskie portale, żeby zrozumieć, że to bardzo Polaków interesuje. Na każdym z dużych portali mieliśmy specjalny boks na ten temat, całkiem sporo treści w tym pierwszym ekranie, który sobie wyświetlamy po wejściu na portal. Tak by to wyglądało na wirtualnej Polsce. Tak na Onecie można powiedzieć, że 50% treści na stronie głównej, na tym pierwszym ekranie, to były treści poświęcone wakacjom kredytowym. Oczywiście to były różne treści, na przykład specjalny materiał o tym, jak próbowano złożyć wniosek o wakacje kredytowe. To pokazuje, że zdecydowanie Polacy tym wczoraj, pewnie dzisiaj i pewnie w najbliższych dniach żyli. Interia. Tutaj chyba najmocniejsza ekspozycja, czerwony pasek i to łącznie z takimi informacjami, jak wygląda sytuacja kredytowa polskich celebrytów. Gazeta.pl, trudno ją posądzać o to, żeby chciała robić dobrze rządowi, żeby komunikować program, który jest dla niego ważny, ale również oni zdecydowali się na to, że na topce portalu Gazeta.pl mieliśmy temat wakacji kredytowych, oczywiście pokazany bardziej krytycznie, skoncentrowany na tym, co nie do końca dobrze miał powiedzieć Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Pisali o tym, że banki nie radzą sobie z ilością wniosków i tak dalej, ale nawet oni musieli zrobić z tego topowy temat. Dlaczego tak jest? No wiecie o tym doskonale, wielkie portale żyją z reklam, reklamy mają dzięki temu, że wy na nie wchodzicie, w związku z czym to, o czym duże portale piszą, to jest zawsze dobry barometr nastrojów społecznych, one po prostu gonią za zainteresowaniem, chcą wyświetlić jak najwięcej reklam, więc piszą o tym, co czytelników interesuje, żeby zwiększyć swoje wyświetlenia. Czasem nawet wbrew swojej oczywistej ideologicznej, takiej czy innej politycznej sympatii lub antypatii, bo po prostu reklamy, monetyzacja, wyświetlenia, wasze zaangażowanie jest dla nich najważniejsze. No i skłoniło mnie to do tego, żeby przyjrzeć się szerzej temu, co Polaków w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach interesowało, postanowiłem, że zrobię sobie taką małą podróż we wskaźniki Google Trends, czyli wskaźniki tego, czego Polacy szukają w najpopularniejszej na świecie wyszukiwarce, co do Google'a wpisują, to darmowe narzędzie, z którego możecie również wy sobie skorzystać, sprawdzić jakiegoś rodzaju hasła, które was potencjalnie interesują i porównać je między sobą, bo one nam nie podają informacji na temat liczby wyświetleń, ale pozwalają porównywać różnego rodzaju materiały. No i postanowiłem to zrobić w trzech ujęciach, w tym najkrótszym z ostatnich dni, siedmiodniowym, w ujęciu
miesięcznym i w ujęciu ostatnich 3 miesięcy i spróbować dla polskiej polityki wyciągnąć z tego jakieś wnioski, które na końcu przedstawię. Na samym początku możecie sobie zobaczyć, jak bardzo z naszych zainteresowań, z naszej wyobraźni zostało wyparte najważniejsze wydarzenie, najważniejsze doświadczenie tego roku, Ukraina, wojna. To dzisiaj hasła, których prawie że już w porównaniu na przykład z takimi wakacjami kredytowymi nie googlamy. Na tym obrazku widzicie niebieską linię. We w każdym kolejnym obrazku niebieska linia oznacza zainteresowanie wakacjami kredytowymi w danym okresie, a te pozostałe hasła żółte, czerwone, kolejne się po prostu zmieniają. Można powiedzieć, że w ostatnich dniach próbowano wywołać jeden temat polityczny. Po 2 tygodniach nieobecności w polskiej polityce, nieobecności na Twitterze, braku obecności na spotkaniach, wywiadach medialnych i tak dalej. Wrócił do polskiej polityki Donald Tusk, wrócił od razu z przytupem, nagrał bardzo ostry filmik, w którym próbował zrobić temat numer jeden z tematu potencjalnych podwyżek dla polityków. Taki temat się w tym tygodniu pojawił, były takie plany legislacyjne. Prawo i Sprawiedliwość dość szybko zareagowało po tym, jak zaczęły pisać media, po tym, jak zareagował Tusk. Specjalną wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej skierował Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, że on jest przeciwko jakimkolwiek podwyżkom dla polityków, że to nie jest ten moment. No i zobaczmy, jak to zadziałało. Zaangażowanie Donalda Tuska nie zadziałało w tej sprawie wcale. Temat nie zdążył w ogóle trafić do Polaków, zanim Prawo i Sprawiedliwość go zabiło. Skoro Tusk wrócił, skoro mamy jego pierwsze aktywności po dłuższej przerwie, można by się spodziewać, że sam on w sobie wywołuje jakiegoś rodzaju zainteresowanie. Co więcej, podobnie można powiedzieć, że jest z Jarosławem Kaczyńskim. On co prawda cały czas jest obecny, jeździ, ale w minionym tygodniu udzielił dużego, ważnego wywiadu portalowi Interia, gdzie skomentował cały szereg ważnych tematów. Jarosław Kaczyński nie udziela wywiadów często, jeszcze rzadziej udziela wywiadów mediom innym niż ten naprawdę stojący przed nim na kolanach. Więc zwykle dotychczas takie wywiady wzbudzały duże zainteresowanie, były szeroko dyskutowane. A tymczasem w ostatnich dniach zainteresowanie zarówno Tuskiem, jak i Kaczyńskim w polskim internecie prawie nie istniało. 10-krotnie mniejsze było zainteresowanie tymi politykami niż wakacjami kredytowymi w ostatnich dniach. Tyle tej perspektywy najkrótszej, natomiast warto spojrzeć na to w szerszym ujęciu, tym ujęciu miesięcznym. Ono się trochę różni, bo ono nie bierze pod uwagę tych najświeższych danych, nie bierze danych z ostatnich kilkudziesięciu godzin, więc można powiedzieć w tym wszystkim, co pokażę teraz w ujęciu 30 i 90-dniowym, tak naprawdę wyniki dla zainteresowania tematem wakacji kredytowych są, można powiedzieć, niedoszacowane. One pewnie za kilka dni będą jeszcze bardziej zauważalne. No dobrze, to co w takim razie działo się w dłuższej perspektywie? W poprzednim tygodniu mieliśmy bardzo ważną informację polityczną, czyli no, taką informację, która spadła na polityków, komentatorów jak grom z jasnego nieba, czyli dymisję Piotra Naimskiego, bardzo ważnego polityka odpowiedzialnego za energetykę, bardzo ważnego polityka, który miał koordynować polski program atomowy, legendę opozycji itd., itd. To było coś, co zelektryzowało media, zelektryzowało komentatorów, no ale jak widać, do wyobraźni Polaków się nie przebiło. Widać oczywiście jakiś wzrost zainteresowania, mniejszy niż ten pik dotyczący wakacji kredytowych i to nie ten największy z pików, który obserwowaliśmy w ostatnich godzinach. No ale to pewnie wynikało z faktu, że skoro napisały o tym media, to szereg osób, nie znając tej postaci, postanowiło zajrzeć, kto to w ogóle jest, skoro media o tym piszą. No ale nie było to na pewno ważne wydarzenie z perspektywy zwykłego Polaka, choć na pewno dla polskiego państwa i dla polityków, komentatorów było ono bardzo interesujące. Powiecie, no tak, Piotr Naimski to naprawdę jest postać niszowa, mało znana, mało rozpoznawalna, a dodatkowo energetyka to taki sektor branżowy, oczywiście ważny, ale nikt się normalny nim na co dzień nie interesuje. No dobra, no to przejdźmy do jakiejś postaci, która będzie nam symbolizowała coś, co wszystkich Polaków dotyka. Zobaczcie, jak to wyglądało w przypadku Adama Glapińskiego przez ostatnie 30 dni. Zainteresowanie tak naprawdę nieduże, a przecież Glapiński po pierwsze jest symbolem inflacji, jest symbolem podnoszonych stóp procentowych. Na początku tego okresu, na początku lipca Donald Tusk na konwencji Platformy Obywatelskiej, która miała być przełomowa, powiedział, że jego zdaniem Adam Glapiński, ten winny polskiej inflacji,
powinien, został tak naprawdę nieprawidłowo wybrany i będzie można zdjąć go z urzędu, kiedy tylko Platforma Obywatelska dojdzie do władzy. Czy to wywołało jakiekolwiek zainteresowanie? Jak widzicie, prawie żadne. Konsekwentna polityka opozycji, żeby uczynić z Glapińskiego twarz pisowskiej inflacji, najnormalniej w świecie nie działa. Ciekawostka z tego wykresu, widzicie taki pik zainteresowania Adamem Glapińskim w drugiej połowie lipca i to jest moim zdaniem zaskakujące, ciekawe, to jest ten moment, kiedy Adama Glapińskiego aktywistka Agrounii spotkała na sopockim molo, zaczęła zagadywać, zaczęła filmować, wrzuciła to na YouTube'a, tam Adam Glapiński rozmawiał z nią, no właśnie, na temat wakacji kredytowych, które również w tym momencie trendują. Okazuje się, że to spotkanie z aktywistką Agrounii było bardziej interesujące dla Polaków, bardziej skierowało uwagę na Adama Glapińskiego niż zapowiedź Donalda Tuska o tym, że zamierza Glapińskiego zdjąć z urzędu. No dobrze, więc skoro nawet Glapińskim, nie mówiąc o Tusku, Kaczyńskim i innych politykach, nie interesują się dzisiaj Polacy, to kto przykuł ich uwagę? Cóż, część z was śmiała się trochę z tego, że postanowiłem skomentować ten performance Maty dotyczący ogłoszenia jego kampanii prezydenckiej w 2040 roku i jak zajrzałem w te dane, to stwierdziłem, że tak bardzo się nie pomyliłem, bo okazuje się, że z wydarzeń politycznych mijającego miesiąca to właśnie Mata przykuł uwagę Polaków i tutaj rzeczywiście to zainteresowanie było, można powiedzieć, skorelowane z tym zainteresowaniem wakacjami kredytowymi przed ostatnim pikiem. A co tak naprawdę z tematów społeczno-politycznych dotyczących Polaków się w tych ostatnich 30 dniach przebijało? Otóż tak, przewijały się kwestie związane z sytuacją gospodarczą i różnymi związanymi z tym narracjami medialnymi. Z jednej strony temat braku węgla, jeszcze bardziej Polaków zainteresował temat braku cukru. To było zainteresowanie porównywalne właśnie z tym pierwszym pikiem zainteresowania wakacjami kredytowymi, więc można powiedzieć, że Polaków interesuje dzisiaj naprawdę to, co najważniejsze. Czym będą palić, czym będą słodzić herbatę, czy będą mieli chleb. I to jest chyba najważniejszy wniosek z całej tej dzisiejszej analizy, choć kilka ważnych będę się starał jeszcze postawić. Dzisiaj zdecydowanie najważniejszym tematem jest chleb, jest sytuacja gospodarcza, a nie jakiekolwiek polityczne igrzyska. Choć żeby nie było, sprawdziłem, to nie jest tak, że w ogóle żadne igrzyska Polaków nie interesują, bo wśród tematów, które się mocno w ciągu tych 30 dni przebiły, mamy jeszcze oczywiście moment transferu Roberta Lewandowskiego i mamy też Rafał Lale. Jeżeli ktoś z was nie wie, dlaczego Polacy googlali Rafał Lale, to bardzo szczerze zazdroszczę, bo też wolałbym tego nie wiedzieć. Przejdźmy do ujęcia 90-dniowego, przejdźmy do poważnych tematów. Można zobaczyć na tym wykresie ostatnich 3 miesięcy, zaczyna się on w końcu kwietnia, zobaczyć, jak sukcesywnie spada zainteresowanie tym najważniejszym tematem, od którego zacząłem, czyli wojną i Ukrainą. Konsekwentnie spada, jest coraz mniej pików zainteresowania, coraz istotniejsza staje się ta tematyka gospodarcza. Zobaczcie, jak to wygląda, kiedy porównamy sobie wakacje kredytowe na przykład ze stopami procentowymi i inflacją. Widać, że to momenty, kiedy ogłoszano podwyżki stóp procentowych, momenty, w których podawano wskaźniki inflacji, one wzbudzały zainteresowanie, ale znów nie tak duże, na oko można powiedzieć, że o połowę mniejsze w tych momentach pików niż wakacje kredytowe. To na pewno temat numer jeden, temat, który regularnie wraca, temat, w którym Polacy szukają dodatkowych informacji, no ale jak widać, rozwiązania okazują się dla Polaków ważniejsze niż diagnoza. Dane polityczne z ostatniego kwartału, ciężko było mi tutaj wskazać jakieś tematy poza inflacją, które by naprawdę były istotne, no ale nie jest tak, że nic ważnego się w tym czasie nie wydarzyło. Mamy przecież cały czas spór o KPO, który w międzyczasie miał być zawieszony, mieliśmy przecież wizytę Ursuli von der Leyen, mieliśmy przepychanki między Morawieckim i Ziobrą. Teoretycznie bardzo ważny temat, miliardy euro do polskiej gospodarki. Jak widać, temat KPO zupełnie w wyobraźni Polaków nie istnieje. Mieliśmy też zmianę w rządzie, mieliśmy odejście Jarosława Kaczyńskiego ze stanowiska wicepremiera, zastąpienie go przez Mariusza Błaszczaka, wypowiedź, w której Kaczyński powiedział, że zakłada, że Błaszczak może go na różnych funkcjach zastąpić. Co prawda odejście Kaczyńskiego jakiś pik zainteresowania wywołało, ale Błaszczakowi, jak widać, specjalnie nie idzie.
To też czas, w którym zaczęły się te objazdy Jarosława Kaczyńskiego po kraju, kiedy pojawiały się jego wypowiedzi dotyczące osób transseksualnych. To miało wywołać duże emocje, miało wywołać duże zainteresowanie. Mieliśmy przecież czerwiec, czyli miesiąc dumy środowisk LGBT. No i co? Widać, że wobec tych wyzwań gospodarczych i takiej perspektywy jak właśnie spłacanie własnego kredytu, zupełnie tematyka LGBT, tematyka światopoglądowa w tym roku nie żyje, nie uda się w ten sposób Polaków niczym zainteresować. No i tak przeszukałem jeszcze cały szereg haseł, szukając czegoś, co Polaków naprawdę mogło w tym czasie zainteresować. Nie znalazłem tego, prawdę mówiąc, zbyt wiele i okazuje się, że te wakacje kredytowe są naprawdę czymś bardzo istotnym, ale znalazłem jedno hasło, które okazało się, jest jakoś polityczne i okazało się jeszcze bardziej interesujące. To uwaga, Orlen. I oczywiście tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim ważnym kontekstem, który warto wziąć pod uwagę, czyli wysoką bazą. Po prostu Polacy na co dzień szukają informacji o Orlenie, bo na przykład szukają najbliższej stacji albo chcą sprawdzić, jakie są w tej chwili ceny. No ale jest ten moment wyrazistego piku większego niż zainteresowanie wakacjami kredytowymi. To oczywiście moment, w którym Orlen ogłosił, że będzie te 30 groszy zniżki na litrze. No i w tym momencie Polacy rzucili się do googlania, instalowania aplikacji, która na to pozwala, sprawdzania, na czym to polega. Widać, że zadziałało. Żeby dopełnić tego obrazu, postanowiłem jeszcze pokazać Wam jeden wykres, mianowicie jak to wygląda w perspektywie roku. No i spojrzałem na te najgorętsze tematy mijającego roku. Jak widzicie, wybrałem dwa, czyli Lex TVN. Trochę mniej niż rok temu mieliśmy ten wielki kryzys sejmowy, wielki kryzys polityczny, kiedy rząd wisiał na włosku właśnie ze względu na głosowanie w sprawie Lex TVN, reasumpcję i to wszystko, co się wtedy wydarzyło. Pół roku później mieliśmy przyjęcie przez Sejm tej ustawy, a potem jej zawetowanie przez Andrzeja Dudę, czyli drugi moment wielkiego wzmożenia związanego z Lex TVN. Jak widzicie, zainteresowanie tym tematem było mniej więcej na poziomie wakacji kredytowych. A tematem, który miał dużo większy wskaźnik zainteresowania, był Polski Ład. I to chyba niezwykle ważna informacja, że to, że Polski Ład najpierw został przykryty przez wojnę, a później Mateusz Morawiecki i rząd się z niego wycofał, to tak naprawdę bardzo duży sukces PiSu. To, że udało im się uciec od tego tematu, który naprawdę Polaków interesował. Bo gdyby to się nie wydarzyło, to pewnie byłoby dla Prawa i Sprawiedliwości dużo trudniejsze. Co z tych wszystkich danych wynika? Oczywiście na początku muszę się skonfrontować z dwoma potencjalnymi zarzutami, które wobec tego, co powiedziałem, mogą paść. Pierwszy zarzut jest w dużym stopniu prawdziwy, czyli ludzie wpisują w wyszukiwarkę te rzeczy, które są im konkretnie do czegoś w życiu potrzebne. Wpisują wakacje kredytowe, no bo chcą złożyć wniosek, chcą zobaczyć, jak to się powinno wydarzyć. Wpisują Polski Ład, no bo chcą sprawdzić, co konkretnie dla nich to będzie oznaczało, rzadziej więc wpisują takie hasła jak Lex TVN, częściej będą sprawdzać, jak założyć tą aplikację Orlenu, żeby skorzystać ze zniżki, niż ile lat ma Adam Glapiński. To oczywiście słuszny zarzut, ale nie jest tak, że te dane nam nie mówią nic o takich ważnych, przekrojowych tematach. Zobaczcie tutaj wykres dotyczący zainteresowania takimi hasłami jak wojna i Ukraina, czyli takimi, które no można powiedzieć też są bardzo ogólne, które przekazują nam podstawowe zupełnie informacje. No i widać, że nawet przy takich ogólnych hasłach jednak zdecydowanie widać było ten trend w wyszukiwarce, który pokazywał moment, w którym Polacy tym przede wszystkim żyli. Oczywiście jest też drugi argument, czyli to, że te informacje z wyszukiwarki Google to tylko część opowieści, to tylko część diagnozy problemów społecznych, no bo w naturalny sposób więcej młodszych ludzi, ludzi w średnim wieku korzysta z internetu niż osób starszych, więcej osób zamożnych ma kredyty niż na przykład osób starszych korzystających z internetu, uboższych będzie googlało informacje na temat cen węgla. To oczywiście prawda, z tym nie będę polemizował, ale wciąż wydaje mi się, że to są informacje, którym warto się
przyjrzeć i spróbować z nich wyciągnąć jakieś istotne polityczne wnioski. No właśnie, pierwszy z tych wniosków to jest właśnie ten, który tak naprawdę już wypowiedziałem, czyli dużo ważniejszy jest dzisiaj chleb niż igrzyska. Dużo ważniejsze niż spory między politykami, niż próba obarczenia winą kogoś konkretnego za sytuację gospodarczą, polityczną i tak dalej. Są po prostu konkrety, konkretne decyzje, konkretne rozwiązania dotyczące Polaków. Ja uważam, że to jest element większego, głębszego trendu, który obserwujemy. Ja tak roboczo opowiadam sobie taką historię o zainteresowaniach Polaków, które ma opisać ten okres od 24 lutego. Przez pierwszy krótki okres, może tydzień, może 10 dni, przede wszystkim byliśmy pochłonięci informacjami, czytaliśmy, próbowaliśmy zrozumieć, budziliśmy się rano i sprawdzaliśmy, czy Kijów nie został przez Rosjan zdobyty, sprawdzaliśmy, jaka jest sytuacja na froncie. Wszystkich nas to pochłonęło, bardzo zainteresowało, to widać we wszystkich wskaźnikach internetowego ruchu. Ale to się dość szybko skończyło. Potem, jak sądzę, był taki czas, może miesięczny, może nieco dłuższy, w którym Polacy się gremialnie rzucili do pomocy, mocno pomagali, mocno starali się jakoś przeorganizować swoje życie, przyjmowali gości w swoich domach, jeżeli tego nie mogli robić, to w jakiś inny sposób starali się pomagać, byli tym bardzo pochłonięci i bardzo zajęci. I mniej więcej, jak sądzę, około Wielkanocy w połowie kwietnia ta fala już się nieco wypaliła, tak naprawdę ustabilizowała się liczba przyjeżdżających do Polski uchodźców. Trochę zniknęło to z naszych radarów, zaczęły działać też różne instytucjonalne formy zajmowania się tymi osobami, które do Polski przyjeżdżają. No i wtedy, jak sądzę, mocno uciekliśmy w prywatność, zaczęliśmy zajmować się naszymi sprawami, zaczęliśmy je porządkować, zaczęliśmy zajmować się mieszkaniem, pracą, tymi wszystkimi kwestiami, które są niezwykle ważne w trudnych czasach, które, jak wszyscy się chyba zorientowaliśmy, nadchodzą, że zaczyna się ta bardzo ostra inflacja, że za horyzontem jest kryzys gospodarczy, recesja albo stagflacja, zobaczymy, ale do tego zaczęliśmy się przygotowywać. To wszystko sprawia, że ta polityka i media w najbliższych miesiącach, być może nawet w najbliższych latach, będzie zupełnie inna, dużo bardziej skoncentrowane będzie to, czym my się zajmujemy, na naszych osobistych, indywidualnych problemach, niż tych wielkich problemach, które są pokazywane w mediach, które interesują polityków. To niezwykle moim zdaniem ważna uwaga dla wszystkich, którzy próbują polską scenę polityczną analizować. Co to oznacza dla konkretnych sił, dla konkretnych partii politycznych? Na pewno jest to duże wyzwanie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo te gospodarcze problemy na pewno będą się przekładały na coraz większą frustrację Polaków. Mieliśmy w minionym tygodniu opublikowany sondaż CBOS, który wskazywał, że prawie połowa Polaków uważa, że główną przyczyną inflacji w Polsce jest polityka polskich władz, a czynniki niezależne są jednak mniej istotne. To w takim pytaniu, w którym były tylko dwie opcje, wyszło bardzo wyraziście. Kiedy mieliśmy pytanie, kiedy można było wskazać więcej argumentów, więcej perspektyw, to oczywiście została dostrzeżona wojna na Ukrainie. Polityka polskiego rządu zajęła tutaj drugie miejsce. Gdzieś dalej była polityka Narodowego Banku Polskiego, ale na pewno to są dane, które nie są dla Prawa i Sprawiedliwości łatwe. No ale z drugiej strony też jest tak, że to właśnie rząd ma możliwość, żeby w jakiś sposób działać, żeby jakiegoś rodzaju rozwiązania proponować, żeby przedstawiać jakieś propozycje tego, jak sobie z inflacją, drożyzną, codziennymi problemami Polaków, z brakiem węgla radzić. Więc tak naprawdę dla Prawa i Sprawiedliwości kluczowe będzie to, czy będzie umiało opowiedzieć o swojej polityce w czasach inflacji i w czasach kryzysu jako polityce aktywnej. Że kiedy bardzo mocno rosły ceny paliw, to wprowadziliśmy te 30 groszy zniżki na Orlenie. Nie mogliśmy zrobić więcej, ale zareagowaliśmy. Kiedy urosły stopy procentowe, wprowadziliśmy wakacje kredytowe, z których bardzo wielu Polaków skorzystało, to jednak była pomoc, to jednak była ulga, która ludziom pomogła. Kiedy zaczęły się problemy z węglem, zaproponowaliśmy dodatki, jakoś Polacy zaczną pewnie niebawem z tego korzystać, choć może pewnie jakaś korekta w tych przepisach dotyczących dodatków węglowych byłaby potrzebna.
potrzebna. Tak naprawdę dla PiS-u zdolność do opowiedzenia o tym, że reagował i realnie Polakom pomógł, będzie kluczowy, jeśli chodzi o nastroje społeczne. Natomiast te dane, które pokazałem, też moim zdaniem jednoznacznie wskazują na to, że te opowieści o tym, że uda się skoncentrować zainteresowanie Polaków wokół obronności, wokół zakupów czołgów, wokół mocnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, czy na przykład uda się skoncentrować kampanię wokół Mariusza Błaszczaka i wylansować go na nową twarz Prawa i Sprawiedliwości. Sporo takich komentatorskich głosów się pojawiało. Moim zdaniem te dane pokazują, że ten scenariusz nie ma żadnych szans i to właśnie opowieść o gospodarce będzie absolutnie kluczowa. Kolejna kwestia to oczywiście to, jak sobie z tym wszystkim radzi opozycja. Ona moim zdaniem, nikt nie jest w dobrej sytuacji, ale ona jest w jeszcze trudniejszej sytuacji niż Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej może próbować pokazywać, że coś zrobiło, że jakoś zadziałało, że coś udało się przeprowadzić, czy to ten Orlen, czy to wakacje kredytowe, czy to węgiel. Oni właściwie krytykują, właściwie próbują koncentrować uwagę na jakichś winnych typu Glapiński albo przestawiać tę debatę na takie potencjalnie żrące tematy jak podwyżki dla polityków, no ale tak naprawdę nie są w stanie przedstawić alternatywy, no bo po prostu Polacy wiedzą, że to nie oni mają zabawki. Z tego powodu, chociaż wydawałoby się, że trend jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość musi jednoznacznie tracić, a opozycja musi zyskiwać, ja sądzę tak naprawdę, że tracić będą i jedni i drudzy, a będzie powiększała się grupa niezdecydowanych. Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy do tego, co powiedziałem. Czy was ta opowieść przekonuje? Jak to wygląda w waszym życiu? Czy dostrzegacie to, że dzisiaj te jakoś prywatna perspektywa i perspektywa własnej sytuacji finansowej jest tak naprawdę najistotniejsza? Jak to wygląda w waszej rodzinie? Jak to wygląda w waszym środowisku? Jestem bardzo ciekaw komentarzy. Jeżeli uważacie, że jest jakiś temat, którego nie sprawdziłem, nie pokazałem na tych wykresach, który przeoczyłem, nie wykluczam, że tak było, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Postaram się jakoś w tej czy innej formie na to odpowiedzieć. Na koniec standardowo chciałem was zachęcić do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę, do zostawienia nam dobrej oceny na platformie podcastowej i wreszcie do finansowego wsparcia Klubu Jagiellońskiego, bo w taki, mam nadzieję, że niekoniecznie oczywisty sposób również o polityce staramy się tutaj opowiadać, dlatego żeby i politycy, i media, i opinia publiczna, i wy lepiej rozumieli, co naprawdę jest dzisiaj istotne. Dzięki serdeczne.